Do jakiejkolwiek relacji trzeba dojrzeć. Nie zrywa się z drzewa niedojrzałych owoców, bo są po prostu niedobre, rozumiesz? I teraz zobacz, w momencie, gdy ty, okej, masz dużą wiedzę, masz doświadczenie i zagadujesz do dziewczyny, która, okej, być może wygląda ładnie, ale w głowie jest niedojrzała, rozumiesz? W głowie jest niedojrzała, no to powiem ci tak, no możesz się mocno sparzyć, rozumiesz? Możesz się mocno sparzyć, bo będziesz mega dużo inwestował i tak dalej, a i tak tam nic może się nie wydarzyć, rozumiesz? Będziesz tracił czas. Musisz poczekać, aż dziewczyna dojrzeje, rozumiesz? Bo przykładowo, jeśli zagadujesz do niedojrzałej dziewczyny, i kim jest taka niedojrzała dziewczyna? No, powiem ci tak, każda dziewczyna dojrzewa w innym wieku. Jedna dziewczyna dojrzeje w wieku 16 lat, druga dojrzeje w wieku 22 lat, rozumiesz? Są i takie dziewczyny. Naprawdę. I w momencie, gdy, okej, jej ciało jest fajne, no nie, i tak dalej, ale ona niedojrzała, no to uwierz mi, no twoje gdzieś tam starania, no mogą pójść na marne, rozumiesz? Mogą pójść na marne, bo taka niedojrzała dziewczyna zazwyczaj będzie się bawiła, rozumiesz? Będzie się bawiła. Jej życie to będzie zabawa. Jej życie to będzie wyjście ze znajomymi, gdzieś tam wyjście na imprezy, chodzenie w miejsca, gdzie ciągle coś się dzieje, no nie? Faceci będą do niej zagadywali i tak dalej, ale jeśli ona nie jest dojrzała do jakiejkolwiek relacji, to będzie się tymi facetami bawiła, no nie? I może być tak, że ona się z nim gdzieś tam pospotyka, no nie? Ale i tak nic więcej z tego nie będzie, bo ona po prostu nie dojrzała do relacji, no nie? Naprawdę. Kobieta, która nie dojrzała, no nie odda się facetowi i ona się może z nim przelizać, może z nim flirtować, pospotykać się, ale nic więcej z tego nie będzie, rozumiesz? Do seksu trzeba dojrzeć, rozumiesz? Do seksu trzeba dojrzeć. Dlatego ja zawsze mówię, jeśli masz możliwość, to atakuj dojrzałe kobiety. I nawet przykład, jeśli ty masz 18 lat, no nie? I wszystkie dziewczyny, które poznajesz, młodsze, są niedojrzałe, no to powiem ci tak, nie dziw się, że nie możesz znaleźć dziewczyny. Nie dziw się, że masz problemy z poznaniem dziewczyny. Nie dziw się, że dziewczyna kombinuje, gra, bawi się i tak dalej, bo ona po prostu nie dojrzała, rozumiesz? Ona musi dojrzeć. Ona musi gdzieś tam przerobić kilku facetów i tak dalej, i wtedy, gdy dojrzeje, uwierz mi, że będziesz w stanie ją ogarnąć, no nie? I czasem powiem ci tak, poznawałem dziewczynę gdzieś tam, która była niedojrzała. I ja sobie przeczekałem, rozumiesz? Przeczekałem rok, dwa, kilka lat i po prostu później kontakt gdzieś tam odnowiłem i całkiem inna dziewczyna, rozumiesz? Całkiem inna dziewczyna. W momencie, gdybym ja działał z nią, gdy ona jest niedojrzała, to ja bym tracił tak naprawdę czas, traciłbym energię, traciłbym po prostu wszystko, rozumiesz? Szkoda czasu, no nie? Szkoda czasu. I ja mówię to zawsze, nawet fajnie jest, gdy dziewczyna miała jednego partnera przede mną czy coś, bo ona przy nim, nawet jeśli nie była dojrzała, to przy nim dojrzała, rozumiesz? I dlatego przykładowo, mówię, największy będziesz miał problem, no, z nastolatkami, no nie? Będziesz tam miał największą gdzieś tam mordownie, no bo tam jest burza hormonów, tam po prostu hormony robią swoje, przez to taka dziewczyna no jeszcze dojrzewa, no nie, i tak dalej, i tak dalej. I może jej gdzieś tam ciało już dojrzało do końca, ale pamiętaj, że najważniejszy jest umysł, no nie? Pamiętaj, że najważniejszy jest umysł, no nie? I ta sama dziewczyna w dwóch stadiach może się zachowywać zupełnie inaczej, wiesz? Ty możesz gdzieś tam być super fajny, dojrzały i tak dalej, a ona po prostu będzie, no, niedojrzała i dlatego jej nie ogarniesz, no nie? Bo ty po prostu, jakby to powiedzieć, będziesz chciał zjeść niedojrzały owoc, no nie? No i się gdzieś tam zatrujesz. Rozumiesz? Tak samo wygląda, zobacz, sytuacja, gdy mamy dojrzałą kobietę, no nie? Mamy dojrzałą kobietę. Niech to będzie 20 lat, no nie? I przykładowo
jej faceci, no nie, rówieśnicy, czasem jest tak, że oni po prostu są niedojrzali, no nie? Tak samo jest z facetami. Są faceci, którzy mają po 20 lat i dalej są niedojrzali. Dalej gdzieś tam z mamami mieszkają, dalej niezaradni życiowo i tak dalej, i tak dalej. Nigdy gdzieś tam dziewczyny nie mieli, cały czas siedzą, grają, bawią się i tak dalej. Samo to, że jak ktoś się bawi, no nie? Bawi, no to jest niedojrzały, no nie? Okej, zabawa spoko, trzeba się gdzieś tam umieć bawić i tak dalej, ale zabawa to nie może być całe twoje życie, a u niedojrzałych osób zabawa zazwyczaj to jest całe życie, no nie? Najlepiej to bawić się od rana do nocy. Naprawdę. I teraz zobacz, przykładowo masz 15 lat, no nie? Jesteś niedojrzały i podchodzisz sobie do takiej 20-latki, no nie? No zobacz, no nawet jakbyś się bardzo starał, to dla niej jesteś niedojrzały, rozumiesz? Dla niej jesteś niedojrzały. Dla niej jesteś niedojrzały. I tak samo jest na odwrót. Musisz po prostu poczekać, aż dziewczyna dojrzeje. I nie mówię tutaj, że nie spotkasz nastolatek niedojrzałych. Nie, są przykładowo 16, 17, 18, tak, które są mega dojrzałe, wiesz? Mega są dojrzałe, wchodzą fajnie w relacje i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci tak. Kobieta dojrzała do tego, by być z facetem. Dlatego facet to jest po prostu, no, kolej rzeczy, no nie? To jest po prostu normalna kolej rzeczy. Naprawdę. W momencie, gdy ty, już nieważne ile masz lat, no nie? Bo możesz mieć przykładowo 18 lat, będziesz zagadywał do dziewczyny ze swojego rocznika i przykładowo ona będzie, no, niedojrzała, no nie? Będzie niedojrzała, dziecinna, a przykładowo będzie miała super ciało, no nie? I nie możesz kierować się tylko wyglądem jej ciała, no nie? Bo mówię, najważniejszy jest umysł, rozumiesz? Najważniejszy jest umysł. Czasem są dziewczyny, które mają po 25 lat i dalej są niedojrzałe. Rozumiesz? Też tak może być. Są gdzieś tam zacofane umysłowo, no nie? Dlatego mówię, musisz szybko wykrywać, wiesz? Musisz szybko wykrywać. Bo jeśli nie ogarniesz tego, że dziewczyna jest niedojrzała, to możesz tracić czas, rozumiesz? Tracić czas. Dlatego mówię, podchodzisz do niej i już mniej więcej możesz wyłapać, no nie? Po jej rozmowie i tak dalej. Kolejną rzeczą jest, jak to mówię zawsze, telefon. Telefon zweryfikuje. Niedojrzała dziewczyna, no, nie będzie potrafiła do ciebie oddzwonić, będzie bała się odebrać telefonu. Rozumiesz? Będzie gdzieś tam, no mówię, niedojrzała do tego, żeby z tą gdzieś tam porozmawiać, no nie? No dzwoni do niej chłopak i ona nie potrafi odebrać telefonu i po prostu porozmawiać z tobą, no nie? Więc to jest, mówię, niedojrzałość, no nie? Wszelkie jakieś tam gry i tak dalej, to też jest to, że dziewczyna nie dojrzała do relacji, rozumiesz? Nie dojrzała, no, bo gdyby dziewczyna naprawdę była dojrzała, to by się w takie coś nie bawiła, no nie? To jest dziecinada, to jest dziecinada. Gierki to dziecinada. I może być tak, że dziewczyna będzie miała 30 lat, będzie się bawiła w jakieś gierki, to widzisz, ona dalej jest niedojrzała, rozumiesz? Dalej jest niedojrzała. Dlatego jest sama. Bo ona jeszcze nie dojrzała. Dlatego mówię, bierz się tylko za dojrzałe owoce, rozumiesz? Bo w przeciwnym wypadku tracisz czas. Tracisz, marnujesz czas, tracisz wiedzę, tracisz umiejętności. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.